Kandydatów do tytułu najgłupszego człowieka świata jest wielu. Swego czasu miałam ochotę przydzielić ten tytuł pewnemu cypryjskiemu przewodnikowi turystycznemu, który pokazawszy mi krajobrazowe piękności wyspy, nie mógł potem znaleźć drogi powrotnej. Niech pan mi wierzy, zawołał wreszcie zrozpaczony. Przysięgam, że wczoraj tu jeszcze była. Później wyprzedził go izraelski policjant drogowy, przydzielony do ekipy zdjęciowej, kręcącej według mego scenariusza film. Salah. Jak się będzie nazywał ten film? Zapytał. Salah, odpowiedziałem. Salah, Salah. Pokręcił głową. Nie, na tym jeszcze nie byłem. Ale i tego super idiotę zdystansował pewien portier hotelowy z Barcelony. Ten typ osiągnął w nierozgarnięciu klasę wręcz światową. Połączyłem się z nim ze swego pokoju telefonem wewnętrznym. Rozmowa prowadzona w języku angielskim, który on traktował w sposób dość bezceremonialny, miała przebieg następujący. Rado lecę do Madrytu, zacząłem. Bardzo proszę, niech pan mi zamówi pokój z łazienką. Pan zechce zaczekać, ja sprawdzę, proszę pana. Odpowiedział portier i odłożył słuchawkę na bok. Zameldował się po dłuższej chwili. Mnie jest przykrość. U nas wolnego pokoju brak. Pan proszony spróbować w przyszłym tygodniu. Po czym rozłączył się. Zadzwoniłem po raz drugi. Pan mnie źle zrozumiał. Mnie chodzi o pokój w Madrycie, nie tutaj. Mnie jest wielka przykrość, że pan ma tyle kłopot i musi pan jeszcze raz dzwonić z Madrytu. U nas wolnego pokoju brak. Pan spróbować zechce w przyszłym tygodniu. Uno momento! Wykrzyknąłem pośpiesznie. Ja nie jestem w Madrycie. Ja chciałbym tylko dostać pokój w Madrycie. Rozumiem, proszę pana, ale ten hotel nie jest w Madrycie. Ten hotel jest w Barcelonie. To ja wiem. Dlaczego pan wie? Bo ja tu mieszkam. Pan mieszka? Tak. Tutaj, u was. Czy pan nie jest ze swoim pokojem szczęśliwy? Jestem bardzo szczęśliwy, ale muszę rano lecieć do Madrytu. Pan pozwoli, sir, ja zniosę pana bagaż na dół. Świetnie, ale rano, nie teraz. Tak jest, proszę pana. Dobranoc, proszę pana. Jeszcze raz położył słuchawkę, jeszcze raz zadzwoniłem do niego. To znowu ja. Ten, który jutro leci do Madrytu. Ja prosiłem pana, żeby mi pan zarezerwował pokój z łazienką. Pan proszony zaczekać, sir. Ja sprawdzę. Przerwa trwała mniej więcej tak długo jak poprzednio. Już sprawdzone. Mnie jest przykrość, proszę pana. U nas wszystkie pokoje zajęte. Pan proszony spróbować w przyszłym tygodniu. Ja nie chcę żadnego pokoju w tym hotelu. Ja już mam pokój. Ja mieszkam w pokoju numer 206. 206? Chwileczkę, proszę pana. Niestety mnie jest przykrość. Pokój 206 jest zajęty. Oczywiście, że jest zajęty. Przeze mnie. A pan życzy sobie inny pokój? Nie życzę sobie, ale ja jutro rano lecę do Madrytu i chciałbym, żeby mi pan zarezerwował pokój. Na jutro? Na jutro. Pan proszony zaczekać, sir. Ja sprawdzę. Czy z łazienką? Tak. Pan ma wielkie szczęście, sir. Ja mam dla pana pokój na jutro. No, Bogu dzięki. Pokój 206 zwalnia się rano. Dziękuję. Bardzo proszę. Czy jeszcze coś, proszę pana? Dużą wódkę. Już podaję, sir.